gorąco. Cześć kochani. Cześć kochani. Strasznie gorąco dzisiaj. W ogóle cały tydzień ma być taki, no powiem wam, z piekielną temperaturą w granicach 30 stopni, 31 nawet, więc no będzie fajnie. Przyjechaliśmy właśnie do dziadka. Jak widzicie, pewnie poznajecie, a jak nie, to wam mówię, że przyjechaliśmy na osiedle moich rodziców. Idziemy odwiedzić dziadka. Babcia dzisiaj wychodzi ze szpitala, także fajnie, jak po nią pojedzie. Ale póki co to jeszcze idziemy, troszkę się z dziadkiem pobawimy. Znaczy bardziej Julka. Ja sobie wypiję kawę, posiedzę chwilę z nim, porozmawiam. Dobra, lecimy, lecimy. Odezwę się później. Co ty zajadasz? Ogóra kiszonego? No chodź! No, wstajemy. Brawo! Pokażę wam, jak wygląda motywacja. Położymy telefon. Zobacz, Julcia. Juleczka, patrz. No, przechodzimy. Patrzcie, jak zasuwa już. O! No ale to brudne ziemko do buźki nie bierzemy. Pięknie, kochanie! Ćwiczymy chodzenie, pięknie! Jeszcze troszkę na paluszkach chodzi, ale już fajnie. Wpadłam na chwilę do domu, ale tak naprawdę już uciekamy. Musiałam tylko nakarmić małą. I jedziemy, słuchajcie, do Decathlonu. Jedziemy do Decathlonu, bo chcę sobie kupić gumę oporową. Ja mam takie cienkie gumy na uda, ale chcę taką dużą do ćwiczeń. Więc chcę tą gumę kupić i jeszcze do zoologicznego na chwilę co jakiś, żeby zabezpieczyć zwierzęta na pchły, kleszcze i te wszystkie inne świństwa. Także lecimy, potem odbierzemy Olka i wrócimy do domu już. Ale ty gaduła jesteś, zęby ci idą. Czekajcie, pokażę wam. Jaka gaduła jestem. Ślicznotka mamusi. Jedziemy na zakupy, tak? No to śmigamy. Są gumy. Przyjechaliśmy po Olusia, ale patrzcie, jak tam ciemno, czarno. Zaraz przerwało mi nagrywanie, mówię, że tam jest tak czarno, burza zaraz będzie. Chodź, idziemy, kupimy truskawki, bo jeszcze mamy chwilę. Więc kupię jakieś biszkopty małe i truskaweczki, może tam widzę, pani ma stoisko, to kupimy coś. Patrzcie, jaka nas burza złapała. Podjechałam pod samo wejście, bo Oluś oczywiście nie zdążył wyjść z basenu, więc gdyby tutaj mnie szukał, no to masakra, dobrze zdążyłyśmy się schować. Ale nas zmoczyło, słuchajcie. Podjechałam tam, widzieliście, na Olka czekałam pod basenem i on musiał tylko to podejście przebiec i wyskoczyłam z auta, żeby go zawołać. Tylko fragment ten przeleciał i byliśmy oboje już tak mokrzy, a jak zdążył skoczyć do auta, to zaczęło się gradobicie. Tak waliło, słuchajcie. Podjechaliśmy przez tutaj do Tylic i nie mogliśmy wyjść z auta, bo cały czas był deszcz i grad, więc no powiem wam, że takiej burzy to dawno tutaj nie było. Ale teraz słuchajcie, pięknie, słońce świeci, błękitne niebo, jakby nic się nie działo. Byłam na zakupach, pokazywałam wam też przez moment, w Hebe jest promocja na ten burgundowy tusz do rzęs, znaczy na wszystkie te kolorowe, za 38 zł, więc dobra cena, więc daję znaka, jakby ktoś chciał sobie spróbować, to jest okazja.
I co jeszcze? Aha, no jak wróciłam, to dałam te środki na pchły i kleszcze i te wszystkie jakieś inne pasożyty, to dałam zwierzętom. Psu jest łatwo dać, bo co wiecie, kilka komend, o mąż, kilka komend, siadł, leżeć i wiecie, jako smakołyk, jako nagrodę, bo to jest takie ciasteczko. Ale kotom to już nie było tak łatwo. I powiem wam, że trochę się namęczyłam, musiałam tak złapać, takie w gardło i wcisnąć tą tabletkę, więc hardkorowo one walczą dzielnie. No ale udało się, także przyjęły wszystkie zwierzaki środek, że już można spać spokojnie. No i co jeszcze kupiłam? A tą gumę kupiłam, to zaraz wam pokażę jaką. Mąż mówi do mnie, nagraj egzekucję. Także nagram. Zobaczcie, jaka teraz pogoda. Zero śladu deszczu. Plan jest taki, zobaczcie, przed domem mamy tutaj wysypany taki łupek i takie małe iglaczki zrobione i nie trzeba tu kosić. I taki sam plan, żeby było symetrycznie, jest tutaj. Co prawda to na razie zostanie. I tam jeszcze jest dereń biały, tu jest hortensja, a tam jest dereń biały i one zostaną. Ale tego chabazia się chcemy pozbyć. Więc i tu też będzie łupek. I nie trzeba będzie kosić, bo tutaj, zobaczcie, on nie ma możliwości, żeby tutaj kosiarką nawet wjechać. Więc mówi do mnie, robimy egzekucję na iglaku. A że iglaków to nie szkoda, bo to wiecie, iglak to iglak. Już kochanie, już do ciebie idę, poczekaj, nagrywam. A poczekajcie, bo chcę, żebym jego nagrała. Dobra, to... To idziemy, idziemy nagrać Olka. Także gumę pokażę wam za chwilę, no bo sami rozumiecie, priorytety. Także idziemy, pokażę wam Olusia, bo chcę wam się pochwalić. I pokażę wam egzekucję może na Tui. Tak. No pięknie, piękna gwiazda, synu. Powtórka, dawaj jeszcze raz. Super! Brawo! Tylko mężowi nogi widać. Dobra, to jednak zajmie chwilę dłużej, więc nie będę tam stała i czekała. Pokażę wam już po. A teraz zmykamy do Julci. Poszło jednak szybciej niż myślałam. Zdążyłam obejść dom i słuchajcie, już jest wycięte. Nie ma. Taczka i wywieźć to trzeba. Boże, na dworze zrobiło się znowu tak gorąco, jak było przed burzą. O taką taśmę w Decathlonie sobie kupiłam, oporową. I ja wzięłam 25-kilową. Były jeszcze 15 takie cieniutkie. Ta jest taka optymalna. 35, chyba 45, no całkiem duży wybór był. Na razie wziąłam 25, poćwiczę, jak będzie już mi, wiecie, za lekko, no to sobie wtedy większą. I tak, kochani, już idę. Oprócz taśmy kupiłam jeszcze, słuchajcie, truskawki. Taśmę oporową kupiłam, zaraz ci pokażę. I czereśnie, i śmiałam się do pani, która sprzedawała. Pytam się, czy robaczywa, a pani do mnie mówi, że wie pani, czereśnie to się mówi, nie sprawdza, tylko się je. Ja mówię, dobra, dobra, wie pani. Sprawdziłam trzy pierwsze, bo to taka, wiecie, zasada i w żadnej nie było robaka, więc zakładam, że nie ma, nie są robaczywe. Dawać mi. Ale musisz umyć, kochanie, wiesz? No i, ale wiecie, ja też kiedyś się najadłam. Zajarłam się na drzewie czereśni, a potem zaczęłam sprawdzać i wszystkie były robaczywe, więc białka przyjęłam, złoto. No ale te sprawdzałam, nie są, więc będziemy zaraz wcinać. No i jeszcze truskawki, ale powiem wam, że już drogi, już u nas po 20 zł, już to znaczy, że pomału się kończą. Szkoda. To taki krótki, fajny okres z tymi truskawkami, no ale jeszcze wzięłam kilogram. 20 zł to już całkiem sporo, jak za kilogram truskawek. Bo jeszcze niedawno były po 13. 13, 14 jakoś tak. A teraz już dwie dychy. No ale i tak trzeba jeść, póki są. Chociaż ja w zimie też kupuję, tylko kupuję wtedy mrożone po prostu, nie? Na jakiś koktajl. Bo swoich w tym roku nie mieliśmy przez ten mróz. Po prostu nam przemarzły. Co się stało, Żawka? Och, ty byś tylko łapała tutaj.
A ja wczoraj nic, słuchajcie, nie nagrywałam. Po południu już miałam odpoczynek. I oglądaliśmy też mecz Polaków. Oglądaliście? Ale żal. Mogli to wygrać. Szkoda. O, coś nadepnęło na zabawkę. Szkoda nam było bardzo, bo mieli szansę. Holendrzy wcale nie byli tacy dobrzy, a nasi nie wykorzystali tej szansy i myślę, że po prostu nie wytrzymali presji, bo wychodzili już bojąc się Holandii. No ale tak bywa. To jest sport. Raz się wygrywa, a raz się przegrywa. Wrócę jeszcze na chwilę do tematu tych taśm, bo kupiłam je sobie ze względu na to, że wiecie, ja nie lubię ćwiczyć. Nie czarujmy się, ja nawet nie wyglądam na jakiegoś fana sportu. Nie przepadam i no robię to z obowiązku. Poza tym wiecie też, że przez wagę, przez to, że przytyłam, no to jest mi po prostu ciężko. I pomyślałam, naoglądałam się filmiku właśnie jak przy insulinooporności powinno się ćwiczyć i tam były właśnie sugerowane interwały i to nie takie wiecie 45 minut czy godzinę, a takie właśnie 15, 10, 15 minut dziennie. I powiem wam, że jestem w stanie to wytrzymać. Inne myślę, że 10-15 minut to jest taka ta długość ćwiczeń, którą jestem w stanie wykonywać z przyjemnością. I dlatego będę sobie robiła właśnie te interwały z taśmą i rano. Pochodziłam tutaj na treningi na świetlicy wiejskiej i one są super. Ale problem polega na tym, że one są o 19. I 19 godzina to jest po pierwsze godzina, w której kładę Julkę spać zazwyczaj. A po drugie, jak ja sobie tak intensywnie poćwiczyłam od 19 do 20, to ja nie mogłam zasnąć. Zdecydowanie wolę ćwiczyć rano. Bo wiecie, wtedy jakoś tak endorfiny wydzielają i cały dzień funkcjonuje i jest okej. Okay. A jak sobie tak poćwiczyłam na wieczór, to nie dość, że byłam totalnie zmęczona, to jeszcze nie mogłam zasnąć. Wiecie, chyba z tych emocji związanych z treningiem, nie wiem, no ale ciężko mi było i potem chodziłam do pierwszej, drugiej, bo mi się nie chciało spać. A potem wiecie, ona jeszcze się wcześniej rano budzi i no i ja potem spałam po dwie, trzy godziny na dobę i to jest tragedia, to się nie da tak funkcjonować, więc no muszę znaleźć swój sposób, a że ja jakiś fanem sportu nie jestem i ćwiczyć ogólnie nie lubię, nie będę tego ukrywać, no to muszę sobie znaleźć taki sposób, żeby mi to sprawiało jakąś przyjemność, więc myślałam, że może takie krótkie treningi rano podczas drzemki Julki, bo był taki czas, że robiłam sobie jogę rano i bardzo mi się to fajnie sprawdzało i myślę, że dołożę sobie do tej jogi takiej 15-minutowej 15 minut na początku właśnie takiego intensywnego treningu z taśmami. Więc taki mam plan. Na początku chciałabym chociaż 3 razy w tygodniu sobie to robić, takie pół godziny, 20 minut. 10 minut to, 10 minut to, no zobaczymy, a potem zobaczymy. No, coś trzeba robić. Muszę znaleźć sobie swój sposób. Pojeździłabym na rowerze, ale na razie nie ma szans z Julką, chyba że hol. Musiałabym kupić. No dobra, pomyślimy. Na razie dzisiaj spróbuję sobie jeszcze zrobić może jakiś krótki 5-10 minut trening. 5 minut rozgrzewkę i może z 5 minut poćwiczę z tymi taśmami na próbę. Zobaczę, jak mi to będzie szło. Chodźcie, idziemy zobaczyć, jak sytuacja stoją. Zajrzymy tam do mojego męża. No, nie ma śladu. Nie ma śladu. Hej, właśnie robię tortillę niskowęglowodanową. Widziałam na TikToku, że jest teraz taka serka wiejskiego. To jest coś podobnego. Ja to mam przepis, powiem wam od dawna, ale to nie jest dokładnie ten TikTokowy, bo u mnie to jest twaróg, nie serek wiejski, tylko twaróg taki w kostce. Zwykły. Do tego są jajka i do tego jest jeszcze ser żółty. Plus sól. A na TikToku widziałam, że jest tylko taka wersja serek wiejski i chyba jajka i to wszystko. Także ja mam trochę taką bardziej bogatą wersję, ale nie wiem, smakuje mi to. Próbowaliśmy też tą serka wiejskiego i też może być podobne to wszystko jest. Także rozsmarowuję, zaraz zapiekę i będzie kolacja dla mnie i dla męża. Patrzcie, jak już zaczyna rosnąć ten placek.
O, widzicie, jak jest takie złociste, to już jest gotowe i można wyciągać. Tak, i dałam tutaj sałatę lodową, dałam pikle, dałam jalapeno, kurczaka zgrillowanego, bo nam został z wczoraj, ser żółty, no i jakiś ketchup, majonez, trochę jakieś sosy tutaj i zwijam to i będziemy zajadać. Także smacznego! Patrzę właśnie przez okno, bo znowu pada. A jak wcześniej była ta burza, to ja miałam nieschowany wózek. I zmógł mi bardzo, więc go zostawiłam, bo potem było słońce, więc mówię, a to akurat sobie wyschnie. No i tak też było. A teraz znowu pada, a ja go nie zdążyłam schować. Już go trudno, już go zostawiam. Jutro ma być prawie 30 stopni, to może w końcu wyschnie. Masakra, miałam go schować do garażu. No ale nic, to taki, wiecie, stary wózek dostałam po koleżance, więc to nie jest, że jakiś tam nowy i kupę kasy wydałam, ale i tak szkoda, bo z niego korzystam, więc... Bo mam dwa. Jeden kupiłam, a jeden dostałam, taki... No, taki jeden mam, żeby do samochodu, a drugi mam właśnie tutaj po wiosce, po wertepach. No ale i tak muszę... Jutro jak mi wyschnie, to muszę go schować do garażu i będzie dobrze. To co? Dzisiaj kończę. Już miałam wieczór, więc ja idę sobie, odpalę może Netflixa, zmontuję ten film, żebyście rano coś mieli do oglądania, do kawki. Uciekam. Pa, pa!